Marta wracała do domu po długim dniu pracy. Ulica, którą szła, była pusta, a zimny wiatr niosący wilgoć po niedawnym deszczu owiewał jej twarz. Przez szybę witryn mijała ludzi zasiadających do kolacji. Niektórzy śmiali się, inni zamyśleni wpatrywali się w ekrany telefonów. W głowie Marty panował jednak chaos. Myśli kłębiły się jak niespokojne chmury na niebie, które wciąż jeszcze nosiło ślady burzy. Zaledwie kilka dni wcześniej świat Marty runął w jednej chwili, gdy przypadkiem odkryła wiadomość na telefonie męża. To był zupełny przypadek, coś, czego nigdy by się nie spodziewała, coś, co miało pozostać ukryte. Robert zostawił swój telefon na stole w kuchni, zapominając go zabrać, gdy wyszedł z domu na spotkanie z kolegą. Marta, sprzątając po kolacji, słyszała dźwięk przychodzącej wiadomości, który przyciągnął jej uwagę. Spojrzała na ekran, a to, co zobaczyła, sprawiło, że jej serce zamarło. Nie mogę się doczekać, aż znów będziemy razem, twój Robert. Na początku myślała, że to pomyłka, głupi żart, może spam. Ale numer był zarejestrowany w telefonie Roberta jako Kasia Praca. Jej dłoń zaczęła drżeć, a myśli kłębiły się w głowie jak wściekłe ołusy. Kto to jest? Dlaczego pisze do niego takie rzeczy? Czy to możliwe, że Robert mógłby ją zdradzić? Usiadła ciężko na krześle, czując, jak świat wiruje wokół niej. Przez resztę wieczoru Marta próbowała zachowywać się normalnie, choć każda minuta była dla niej torturą. Gdy Robert wrócił, uśmiechał się do niej, pytał, jak minął dzień, całował ją w czoło, jak zwykle. Ale ona czuła, że ten dotyk jest inny, że coś się zmieniło. Tamtej nocy nie mogła zasnąć, leżała obok niego, wsłuchując się w jego oddech, który wcześniej był dla niej kojący, a teraz stał się źródłem bólu i niepokoju. Marta próbowała uspokoić myśli, znaleźć jakieś racjonalne wyjaśnienie. Może to była tylko koleżanka z pracy, z którą żartował? Może to niewinny flirt, nic poważnego? Ale każda taka myśl kończyła się powrotem do tej wiadomości, do tego jednego zdania, które wciąż dźwięczało jej w uszach. Nie mogę się doczekać, aż znów będziemy razem. To zdanie nie dawało jej spokoju, każda godzina przypominała jej o tym, co odkryła. Następnego dnia Marta, mimo nieprzespanej nocy, próbowała skupić się na pracy. Ale jej myśli nieustannie wracały do Roberta, do tego, co widziała. Każdy klient, którego obsługiwała, każda rozmowa z kolegami z pracy, były tylko chwilową ucieczką, po której wracały wątpliwości i lęk. Po południu postanowiła, że musi coś zrobić, by znaleźć odpowiedzi, których tak desperacko potrzebowała. Wróciła do domu wcześniej niż zwykle, licząc na to, że będzie miała chwilę na spokojną rozmowę z Robertem. Gdy weszła do mieszkania, usłyszała, jak rozmawia przez telefon. Zatrzymała się przy drzwiach, starając się wyłapać każde słowo. Robert śmiał się, jego ton był beztroski, jakby rozmawiał z kimś bardzo bliskim. Gdy rozmowa dobiegła końca, Robert wyszedł z gabinetu, uśmiechając się do niej. Cześć, kochanie. Jak minął dzień? Zapytał, podchodząc do niej. Marta czuła, że nie może mu teraz spojrzeć w oczy. Dobrze, po prostu trochę zmęczona odpowiedziała, unikając jego wzroku. Robert ucałował ją w policzek i wrócił do swoich zajęć, jakby nic się nie stało. Marta wiedziała, że nie może tak żyć. Z każdą minutą czuła, że musi działać, znaleźć odpowiedzi, które pozwolą jej zrozumieć, co naprawdę się dzieje. Marta postanowiła, że musi być sprytna. Nie mogła rzucić oskarżeń bez dowodów, nie mogła konfrontować się z Robertem, nie mając pewności, co naprawdę się dzieje. Wiedziała, że musi działać ostrożnie, obserwować go, zbierać informacje, a potem podjąć decyzję, co dalej. Od tego dnia jej życie zamieniło się w grę pozorów. Marta zachowywała się jak zawsze, starając się, by Robert nie zauważył, że coś jest nie tak. Wciąż uśmiechała się, rozmawiała z nim, ale w środku czuła, że jej świat się rozpada. Każdy gest, każdy uśmiech Roberta był dla niej teraz fałszywy, każdy jego dotyk przypominał jej o zdradzie, którą odkryła. Zaczęła bacznie obserwować jego zachowanie. Zauważyła, że coraz częściej wychodzi z domu pod pretekstem spotkań służbowych, że coraz więcej czasu spędzał poza domem, a gdy był w domu, często zamykał się w gabinecie, rozmawiając przez telefon. Marta czuła, że coś jest nie tak, ale nie miała dowodów, które mogłyby potwierdzić jej podejrzenia. Pewnego wieczoru, gdy Robert znów wyszedł, Marta postanowiła przeszukać jego rzeczy. Zaczęła od jego biurka, szuflad, szafek.
Znalazła rachunki za kolacje w drogich restauracjach, bilety na koncerty, o których nigdy jej nie wspominał, a także hotelowe rezerwacje na nazwisko, które nie było jej znane. Każdy z tych dokumentów był jak cios, który utwierdzał ją w przekonaniu, że Robert ją zdradza. Mimo to Marta wciąż miała nadzieję, że może się myli, że to wszystko to tylko nieporozumienie. Ale kolejne dni przynosiły coraz więcej dowodów na to, że Robert prowadzi podwójne życie. Każda jego wymówka, każdy pretekst stawał się dla niej kolejnym kamieniem w murze, który dzielił ich coraz bardziej. Jednego dnia, gdy Robert powiedział, że musi wyjść na spotkanie służbowe, Marta postanowiła go śledzić. Wiedziała, że to ryzykowne, ale czuła, że musi to zrobić, by poznać prawdę. Założyła płaszcz, wyszła kilka minut po nim i ruszyła w stronę miejsca, gdzie miało odbyć się jego spotkanie. Robert szedł pewnym krokiem przez miasto, nieświadomy, że jest obserwowany. Marta starała się trzymać na tyle daleko, by nie zostać zauważoną, ale na tyle blisko, by nie stracić go z oczu. W końcu Robert wszedł do eleganckiej kawiarni w centrum miasta. Marta, ukryta za rogiem, zobaczyła, jak siada przy stoliku naprzeciwko młodej, atrakcyjnej kobiety. Kobieta uśmiechnęła się do niego, a on delikatnie dotknął jej dłoni. Rozmawiali, śmiali się, a każda chwila ich spotkania sprawiała, że Marta czuła, jak świat wokół niej się kruszy. Gdy po około godzinie Robert i kobieta wyszli z kawiarni, Marta poczuła, że już wie wszystko. Była pewna, że to właśnie ta kobieta była powodem jego kłamstw, jego wyjść i tajemnic. Marta wiedziała, że nie może dłużej żyć w niepewności. To, co widziała, było dla niej dowodem na to, że Robert ją zdradzał. Czuła, że musi stawić czoła prawdzie i zmierzyć się z Robertem, choć wiedziała, że to nie będzie łatwe. Tego wieczoru, gdy Robert wrócił do domu, Marta czekała na niego w salonie. Siedziała na kanapie, wpatrując się w płomień świecy na stole. W głowie miała tylko jedną myśl: to musi się skończyć, i to dzisiaj. Marto, co się dzieje? Jesteś taka cicha od kilku dni, zapytał Robert, wchodząc do salonu. Marta podniosła na niego wzrok. W jej oczach było widać ból, gniew i rozczarowanie. Kim jest ta kobieta, Robert? Zapytała nagle, bez żadnego wstępu. Robert zamarł, zaskoczony jej pytaniem. Próbował się uśmiechnąć, ale widział, że Marta nie żartuje. O czym ty mówisz? Zapytał, starając się zachować spokój. Widziałam was dzisiaj. Widziałam, jak siedzieliście razem w kawiarni. Jak ją dotykałeś, jak się śmialiście. Kim ona jest? Marta mówiła powoli, kontrolując drżenie głosu. Robert usiadł naprzeciwko niej, próbując zebrać myśli. Marto, to tylko koleżanka z pracy. Spotkaliśmy się, żeby omówić projekt. Nic więcej, powiedział, próbując zbagatelizować sytuację. Marta spojrzała na niego z niedowierzaniem. Koleżanka z pracy? Myślisz, że jestem głupia? Widziałam rachunki, bilety na koncerty, rezerwacje w hotelach. Ty naprawdę myślisz, że uwierzę w takie bajki? Jej głos zaczął nabierać ostrości. Robert zrozumiał, że nie ma już odwrotu. Wiedział, że musi powiedzieć prawdę, ale nie miał odwagi, by to zrobić. Marto, proszę, uspokój się. Przepraszam, jeśli cię zraniłem, ale to naprawdę nic poważnego, próbował się tłumaczyć, ale Marta była nieugięta. Nic poważnego? Robert, zdradziłeś mnie. Jak możesz mówić, że to nic poważnego? Krzyknęła, czując, jak narastający gniew z każdym słowem wypełnia jej serce. Robert spuścił głowę, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Wiedział, że nie ma już jak się obronić. Marta wstała z kanapy, podeszła do szafy i zaczęła wyciągać walizki. Jej ruchy były szybkie, ale zdecydowane. Robert patrzył na nią z niedowierzaniem. Co ty robisz? Zapytał z przerażeniem w głosie. Pakuję się. Nie zamierzam dłużej z tobą mieszkać. Mam dość twoich kłamstw, twojego egoizmu. Marta odpowiedziała chłodno, nie przerywając pakowania. Robert podszedł do niej, próbując ją powstrzymać. Marto, proszę, porozmawiajmy. Możemy to naprawić. Wiem, że popełniłem błąd, ale możemy zacząć od nowa. Jego głos był pełen desperacji, ale Marta nawet na niego nie spojrzała. Od nowa? Myślisz, że po tym wszystkim mogę ci zaufać? Nie ma już nic do naprawiania, Robert.
Ty to wszystko zniszczyłeś. Marta odpowiedziała stanowczo, zamykając walizkę. Robert zrozumiał, że traci kontrolę nad sytuacją. W jego oczach pojawiły się łzy, ale wiedział, że nie ma już szans, by przekonać Martę do pozostania. Marta, wciąż w stanie szoku po konfrontacji, zaczęła pakować swoje rzeczy. Jej ruchy były automatyczne, jakby znajdowała się w jakimś transie, ale w jej sercu panował chaos. Ubrania, które wcześniej były symbolem jej życia z Robertem, teraz stawały się ciężarem, który musiała zrzucić, by móc zacząć od nowa. Każda sztuka odzieży, którą wkładała do walizki, była przypomnieniem ich wspólnych chwil, wyjazdy na wakacje, randki, wspólne wieczory w domu. Każda z tych chwil teraz wydawała się fałszywa, jakby całe ich małżeństwo było tylko iluzją, którą Robert zdołał podtrzymywać przez tyle lat. Robert stał w drzwiach sypialni, patrząc, jak Marta pakuje się z determinacją, której nigdy wcześniej w niej nie widział. W jego oczach było widać mieszankę smutku, rozpaczy i poczucia winy. Marto, proszę, nie rób tego. Możemy to naprawić. Nie musisz odchodzić. Jego głos był cichy, prawie błagalny, ale Marta nie przestawała pakować. Naprawić? Robert, to już koniec. Nie ma sensu dłużej tego ciągnąć. Zniszczyłeś wszystko, co dla mnie było ważne. Jej głos był zimny, pełen bólu, który wypełniał ją od środka. Marta włożyła do walizki ostatnie ubranie, zamknęła ją i postawiła przy drzwiach. Spojrzała na Roberta, który wyglądał teraz jak cień człowieka, którego kiedyś kochała. Wychodzę, Robert. Nie wiem, kiedy wrócę, ale nie próbuj mnie szukać. Muszę to wszystko przemyśleć. Jej słowa były stanowcze, nie pozostawiające miejsca na negocjacje. Robert chciał coś powiedzieć, ale nie znalazł słów. Patrzył, jak Marta bierze swoje walizki i wychodzi z sypialni, zostawiając go samego z jego poczuciem winy i rozpaczą. Marta schodziła po schodach, trzymając swoje walizki. Wiedziała, że musi szybko opuścić dom, zanim Robert zdoła ją zatrzymać. Jej serce biło jak oszalałe, ale w głowie miała tylko jedną myśl: musi stąd uciec, zanim straci kontrolę nad sytuacją. Czuła, że nie może dłużej patrzeć na Roberta, na ten dom, który teraz był dla niej jedynie symbolem zdrady i kłamstwa. Gdy dotarła na parter, kierowała się w stronę wyjścia na podwórze. Chciała po prostu wyjść, bez pożegnań, bez dalszych dramatów. Ale gdy już miała otworzyć drzwi, usłyszała dźwięk, który sprawił, że zamarła. Skrzypienie klucza w zamku oznaczało jedno: ktoś wchodził do domu. Marta poczuła, jak jej serce przyspiesza jeszcze bardziej. Czy to Robert wezwał kogoś, by ją zatrzymał? A może to ktoś z rodziny, kto chciałby ją powstrzymać przed podjęciem tej decyzji? Przez chwilę rozważała różne możliwości, ale żadna z nich nie wydawała się jej prawdopodobna. Szybko spojrzała w stronę kuchni i postanowiła ukryć się za zasłoną przy oknie. Starała się uspokoić oddech, choć w jej głowie panował chaos. Drzwi otworzyły się, a do środka weszły dwie osoby. Marta usłyszała znajomy głos Roberta, a potem drugi głos, który sprawił, że poczuła zimny dreszcz na plecach. To była kobieta, z którą widziała go wcześniej w kawiarni. Marta, ukryta za zasłoną, wsłuchiwała się w rozmowę, która miała zadecydować o jej przyszłości. Każde słowo, które padało z ust Roberta i jego kochanki, wbijało jej się w serce jak ostrze. Musimy to załatwić szybko, zanim ona wróci, usłyszała głos kobiety. Jej ton był stanowczy, niemal rozkazujący. Spokojnie, ona już się spakowała. Widziałem, jak wychodziła. Teraz musimy tylko upewnić się, że nie zostawiła żadnych dowodów na to, co robimy, odpowiedział Robert, a w jego głosie słychać było napięcie. Marta czuła, że jej serce bije jak szalone. Nie tylko zdradził ją fizycznie, ale teraz planował coś, co miało ją jeszcze bardziej skrzywdzić. Postanowiła, że musi działać, ale najpierw chciała dowiedzieć się więcej. Co z pieniędzmi? Mówiłeś, że nie będzie problemu z przeniesieniem wszystkich aktywów na swoje konto. To jej dom, jej pieniądze. Nie możemy pozwolić, żeby to wszystko zostało u niej, powiedziała kobieta, nie kryjąc swojego zniecierpliwienia. Robert westchnął ciężko, jakby czuł, że jest pod presją. Spokojnie, wszystko mamy pod kontrolą. Przenieśliśmy już większość pieniędzy, ale musimy być ostrożni. Nie możemy zostawić żadnych śladów, które mogłyby wskazywać, że to zrobiliśmy celowo, odpowiedział Robert, starając się uspokoić swoją towarzyszkę.
Marta czuła, jak gniew narasta w niej z każdą sekundą. Nie tylko ją zdradzili, ale teraz chcieli ją okraść, zostawić bez środków do życia. Czuła, że musi działać szybko, zanim straci nad wszystkim kontrolę. Postanowiła, że musi jak najszybciej wydostać się z domu i znaleźć sposób, by odebrać im przewagę. Ale wiedziała, że musi to zrobić mądrze, by nie wzbudzić ich podejrzeń. Ukryta za zasłoną, czekała na moment, gdy będą mniej czujni, by móc niepostrzeżenie opuścić dom i rozpocząć swoją własną grę, której celem było odzyskanie kontroli nad swoim życiem i pokrzyżowanie ich planów. Gdy Marta zdołała niepostrzeżenie wydostać się z domu, szybko udała się do samochodu zaparkowanego kilka przecznic dalej. Serce jej waliło, a ręce drżały, ale wiedziała, że musi zachować zimną krew. Miała teraz przewagę, znała plan Roberta i jego kochanki, co dawało jej szansę na odebranie im wszystkiego, co chcieli jej zabrać. Wiedziała, że nie może wrócić do domu, że musi znaleźć bezpieczne miejsce, gdzie mogłaby zebrać myśli i zastanowić się, co robić dalej. Marta wiedziała, że nie jest sama. Miała przyjaciółkę, na której zawsze mogła polegać, Ankę. To była ta sama osoba, która zawsze była przy niej w trudnych chwilach, która zawsze wspierała ją bez względu na okoliczności. Marta wiedziała, że tylko u niej znajdzie schronienie i pomoc w tej krytycznej chwili. Wsiadła do samochodu i ruszyła w stronę mieszkania Anki. Droga, choć dobrze jej znana, wydawała się teraz jakby dłuższa i bardziej mroczna. Każdy mijany samochód budził w niej niepokój, jakby ktoś mógł ją śledzić. Przez cały czas miała wrażenie, że jest obserwowana, że za chwilę ktoś może ją zatrzymać i pokrzyżować jej plany. Ale z każdym kilometrem zbliżała się do miejsca, gdzie mogła czuć się bezpiecznie. Gdy dotarła na miejsce, zaparkowała samochód na podjeździe i pobiegła do drzwi. Ręce trzęsły jej się tak bardzo, że miała problem z wciśnięciem dzwonka. W końcu nacisnęła go mocniej, a drzwi otworzyły się niemal natychmiast. Anka musiała zauważyć jej samochód przez okno. Marta, co się stało? Zapytała zaniepokojona Anka, widząc stan przyjaciółki. Marta nie potrafiła powstrzymać łez. W jednej chwili wszystko, co starała się kontrolować przez ostatnie godziny, wylało się z niej. Zaczęła opowiadać, jak odkryła zdradę, o planie Roberta i o tym, co podsłuchała w domu. Anka słuchała w milczeniu, a jej twarz zmieniała wyraz z szoku na gniew. Musimy coś z tym zrobić, powiedziała Anka, gdy Marta skończyła opowieść. Nie możemy pozwolić, żeby cię oszukali. Anka była zdeterminowana, by pomóc Marcy. Zaproponowała, by najpierw zadzwonić do prawnika, który mógłby doradzić, jak zabezpieczyć majątek i jak postępować dalej. Marta zgodziła się, wiedząc, że musi działać szybko i skutecznie. Nie możemy zostawić tego tak. Musimy działać, zanim oni zdołają przenieść wszystkie pieniądze i ukryć dowody, powiedziała Marta, czując, że wraca do niej energia. Wiedziała, że to będzie trudne, ale była gotowa na walkę. Anka chwyciła telefon i zadzwoniła do swojego znajomego prawnika, który zgodził się spotkać z nimi jeszcze tego samego wieczoru. Wiedziały, że każda minuta jest cenna, a czas działał na ich niekorzyść. Musimy się teraz skupić na tym, żeby zabezpieczyć wszystko, co możemy. To nie tylko o pieniądze chodzi, ale o twoje bezpieczeństwo, Marta. Robert i jego kochanka nie mogą zniszczyć twojego życia, mówiła Anka, starając się podtrzymać na duchu swoją przyjaciółkę. Marta wiedziała, że ma po swojej stronie ludzi, którzy jej pomogą, ale wiedziała też, że to ona musi podjąć decyzję, jak dalej postępować. Czuła, że to będzie długa i trudna walka, ale była gotowa stawić jej czoła. Następne dni były dla Marty jak niekończący się koszmar. Musiała działać szybko, by zabezpieczyć wszystko, co mogła. Podjęła decyzję o natychmiastowym zablokowaniu swoich kont bankowych i zmianie haseł do wszystkich ważnych serwisów, z których korzystała. Wiedziała, że nie może pozwolić Robertowi na dostęp do jej finansów. Prawnik Anki, którego wynajęły, doradził jej także, by jak najszybciej zabezpieczyła wszelkie dokumenty dotyczące ich wspólnego majątku. Marta czuła, jakby działała w stanie permanentnego napięcia. Każdy telefon, każda wiadomość przyprawiały ją o dreszcze, bojąc się, że to Robert próbujący skontaktować się z nią, by kontynuować swoje manipulacje. Nie odbierała od niego żadnych połączeń, ignorowała wiadomości i starała się trzymać z dala od ich wspólnego domu. Wiedziała, że Robert z pewnością zauważył, iż coś jest nie tak. Nie mogła sobie pozwolić na to, by dać mu choćby cień szansy na odwrócenie sytuacji na swoją korzyść.
Dlatego postanowiła, że musi działać z wyprzedzeniem, zająć się wszystkimi formalnościami, zanim Robert zdąży się zorientować, co się dzieje. Prawnik, z którym współpracowała, okazał się być kompetentnym i doświadczonym specjalistą. Jego zadaniem było nie tylko zabezpieczenie majątku Marty, ale także przygotowanie strategii rozwodowej, która pozwoliłaby jej wyjść z tej sytuacji z jak najmniejszymi stratami. Rozważali różne scenariusze, od szybkiego rozwodu za porozumieniem stron, po bardziej skomplikowane postępowanie, jeśli Robert zdecydowałby się na walkę. Marta czuła się wyczerpana emocjonalnie, ale wiedziała, że musi trzymać się planu. Anka była dla niej ogromnym wsparciem, pomagała jej w każdej trudnej chwili, zapewniając, że wszystko będzie dobrze. Dzięki Ance, Marta czuła, że nie jest sama, że ma kogoś, kto zawsze stanie po jej stronie. Jednak z każdym dniem narastało w niej napięcie. Wiedziała, że konfrontacja z Robertem jest nieunikniona i że musi być na nią gotowa. Była świadoma, że to, co robi, wymaga siły i determinacji, ale nie miała innego wyjścia. Musiała walczyć o swoje prawa, o swoją godność, o przyszłość, której Robert nie mógł jej odebrać. Z każdym dniem Marta czuła się coraz bardziej pewna swoich działań. Zrozumiała, że to, co się stało, było dla niej lekcją bolesną, ale konieczną. Wiedziała, że musi stanąć na własnych nogach, że nie może polegać na kimś, kto ją zdradził i oszukał. To była walka nie tylko o jej majątek, ale przede wszystkim o jej tożsamość i godność. Nadszedł dzień, w którym Marta musiała wrócić do domu. Wiedziała, że to będzie trudne spotkanie, ale była na nie gotowa. Prawnik doradził jej, by zrobiła to w obecności świadka, najlepiej prawnika lub kogoś zaufanego, kto mógłby poświadczyć wszystko, co się wydarzy. Marta jednak postanowiła, że zrobi to sama, chciała zakończyć ten rozdział swojego życia na własnych warunkach. Gdy weszła do domu, poczuła przypływ wspomnień, te ściany, meble, zapachy, wszystko to było częścią jej życia z Robertem, które teraz musiała porzucić. Czuła, że ten dom stał się dla niej miejscem obcym, pełnym bólu i rozczarowania. Robert czekał na nią w salonie. Jego twarz była napięta, widać było, że jest zdenerwowany. Od kiedy Marta przestała się z nim kontaktować, z pewnością domyślił się, że coś jest nie tak. Teraz przyszła, by postawić sprawy jasno. Marto, co się dzieje? Dlaczego nie odbierasz moich telefonów? Zapytał, próbując zachować spokój. Marta spojrzała na niego zimnym wzrokiem. Nie zamierzała wdawać się w długie rozmowy. Wiedziała, że musi być stanowcza. Robert, wiem wszystko. Wiem o twojej zdradzie, wiem o waszym planie, żeby mnie oszukać. Przestań udawać, że nic się nie stało. Jej głos był stanowczy, pełen determinacji. Robert pobladł. Przez chwilę wyglądał, jakby chciał coś powiedzieć, ale słowa uwięzły mu w gardle. Marta widziała, jak cała jego pewność siebie ulatuje z każdą sekundą. Nie wiem, o czym mówisz, powiedział w końcu, ale Marta nie miała zamiaru słuchać kolejnych kłamstw. Wiesz doskonale. Podsłuchałam waszą rozmowę, gdy próbowałam opuścić dom. Wiem, że próbowałeś przenieść nasze pieniądze na swoje konto, żeby zostawić mnie z niczym. Ale to się nie uda, odpowiedziała zimno, patrząc na niego z wyższością. Robert zrozumiał, że nie ma sensu dalej udawać. W jego oczach pojawiło się przerażenie, które Marta zauważyła z satysfakcją. Marto, to nie tak. To wszystko jedno wielkie nieporozumienie, próbował się bronić, ale Marta nie miała już cierpliwości do jego tłumaczeń. Nie interesują mnie twoje wyjaśnienia. Wszystko, co miałam do powiedzenia, usłyszysz od mojego prawnika. Właśnie złożyłam pozew o rozwód. Od teraz nie mamy już ze sobą nic wspólnego. Możesz sobie żyć z kim chcesz, ale mnie zostaw w spokoju, odpowiedziała, a jej słowa były jak ostateczny wyrok. Robert próbował jeszcze coś powiedzieć, ale Marta go zignorowała. Wyciągnęła przygotowane wcześniej dokumenty, które prawnik kazał jej przynieść, i położyła je na stole. Były to papiery rozwodowe, a także dokumenty zabezpieczające jej interesy finansowe. Tutaj masz wszystkie formalności. Podpisz je i odeślij do mojego prawnika. Nie chcę już mieć z tobą nic wspólnego, powiedziała, po czym odwróciła się i wyszła z domu. Robert został sam, z dokumentami w ręku, zrozpaczony i zagubiony. Wiedział, że przegrał, że Marta jest teraz poza jego zasięgiem. Jej stanowczość i determinacja uświadomiły mu, że nie ma już żadnej nadziei na ratowanie ich małżeństwa. Rozprawa rozwodowa była formalnością,
na którą Marta czekała z mieszanką ulgi i niepokoju. Wiedziała, że to koniec jej związku z Robertem, ale także początek nowego życia. Prawnik, którego wynajęła, przygotował wszystko tak, by proces przebiegł sprawnie i bez niepotrzebnych komplikacji. Marta chciała, by wszystko zakończyło się jak najszybciej, by mogła zamknąć ten rozdział swojego życia. W dniu rozprawy Marta czuła się dziwnie spokojna. Przez ostatnie tygodnie przygotowała się psychicznie na to, co miało się wydarzyć. Wiedziała, że zrobiła wszystko, co mogła, by zabezpieczyć swoje interesy, a teraz musiała tylko przejść przez tę ostatnią formalność. Gdy weszła na salę sądową, Robert już tam był. Wyglądał na zrezygnowanego, jakby pogodził się z tym, co miało nadejść. Marta zauważyła, że schudł, wyglądał na zmęczonego, jakby ostatnie wydarzenia odcisnęły na nim swoje piętno. Ale nie miała zamiaru się nad nim litować. Był dorosłym człowiekiem, który podjął decyzje, które doprowadziły ich do tego miejsca. Sędzia rozpoczął rozprawę, przeglądając dokumenty przedstawione przez obie strony. Marta nie mogła się doczekać, by usłyszeć ostateczny wyrok. Robert próbował jeszcze raz przekonywać, że wszystko, co się stało, to jedno wielkie nieporozumienie, że kocha Martę i chce ratować ich małżeństwo. Ale jego słowa były bez znaczenia. Sędzia spojrzał na niego z powagą, a następnie ogłosił wyrok. Sąd nie ma wątpliwości, że pan Robert dopuścił się zdrady małżeńskiej oraz próbował oszukać swoją żonę w kwestii majątkowej. W związku z tym sąd orzeka rozwód z orzeczeniem o winie pana Roberta. Podział majątku zostanie przeprowadzony zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami stron, ogłosił sędzia. Dla Marty te słowa były jak wybawienie. Czuła, że wszystko, co przeszła, nie poszło na marne. Teraz miała szansę na nowy początek, bez Roberta, bez kłamstw i zdrad. Wiedziała, że przed nią długa droga do odbudowy swojego życia, ale była na nią gotowa. Po zakończeniu rozprawy Marta wyszła z sądu, czując, że z jej serca spadł ogromny ciężar. Anka, która towarzyszyła jej w tym trudnym dniu, czekała na nią na zewnątrz. Gratuluję, Marta. Teraz możesz zacząć wszystko od nowa, powiedziała Anka, obejmując przyjaciółkę. Marta uśmiechnęła się do niej z wdzięcznością. Wiedziała, że to dzięki wsparciu Anki udało się jej przetrwać ten trudny czas. Teraz miała przed sobą przyszłość, którą mogła kształtować według własnych zasad. Po zakończonym procesie Marta postanowiła zacząć wszystko od nowa. Decyzja o opuszczeniu domu, który dzieliła z Robertem, była trudna, ale konieczna. Chciała zacząć swoje nowe życie z czystą kartą, bez bolesnych wspomnień, które mogłyby ją z powrotem sprowadzić do tego, co było. Anka pomogła jej znaleźć nowe mieszkanie jasne, przestronne, położone w spokojnej okolicy, gdzie Marta mogła czuć się bezpiecznie. Nowe miejsce miało być symbolem nowego początku, a Marta postanowiła, że tym razem wszystko będzie robić tak, jak zawsze chciała, bez kompromisów i bez oglądania się na innych. Pierwsze dni w nowym mieszkaniu były dla niej jak powiew świeżego powietrza. Zaczęła urządzać swoje nowe miejsce z pasją, którą dawno już w sobie zagubiła. Wybierała meble, dekoracje, a nawet kolory ścian z dbałością o każdy detal. Chciała, by to miejsce odzwierciedlało jej osobowość, jej marzenia i to, kim naprawdę jest. Anka była przy niej przez cały czas, pomagając w urządzaniu, doradzając w kwestiach praktycznych, a także wspierając ją emocjonalnie. Ich przyjaźń stała się jeszcze silniejsza, a Marta czuła, że dzięki Ance jest w stanie przejść przez ten trudny okres bez załamań. Wiesz, Marta, to mieszkanie jest naprawdę piękne. Myślę, że to miejsce, gdzie na nowo odkryjesz siebie, powiedziała Anka pewnego wieczoru, gdy siedziały razem na balkonie, popijając wino. Marta uśmiechnęła się, spoglądając na miasto, które rozpościerało się przed nimi. Masz rację, Anka. Czasem mam wrażenie, że musiałam przejść przez ten koszmar, żeby w końcu zrozumieć, kim naprawdę jestem i czego chcę od życia, odpowiedziała Marta, czując, że te słowa są prawdziwe. Minęły miesiące od rozwodu, a Marta czuła, że w końcu odzyskała kontrolę nad swoim życiem. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale także nowe możliwości. Teraz, gdy była wolna od przeszłości, mogła w pełni skoncentrować się na sobie, na swoich marzeniach i celach. Marta zaczęła myśleć o przyszłości w sposób, który wcześniej wydawał jej się niemożliwy. Zaczęła planować podróże, o których zawsze marzyła, ale na które nigdy nie miała czasu ani odwagi. Postanowiła, że odwiedzi miejsca, które zawsze ją fascynowały: Paryż, Rzym, Nowy Jork, miejsca pełne sztuki, kultury i inspiracji.
W pracy również odnalazła nową energię. Po rozwodzie miała więcej czasu i sił, by skupić się na swojej karierze. Jej zaangażowanie i determinacja zostały dostrzeżone przez przełożonych, co zaowocowało awansem. Marta czuła, że wszystko, co teraz osiąga, jest wynikiem jej ciężkiej pracy i wytrwałości. Jednak najważniejsza była dla niej zmiana, która zaszła w jej wnętrzu. Marta zrozumiała, że nie jest już tą samą osobą, którą była przed zdradą Roberta. Przeszła przez coś, co mogło ją złamać, ale zamiast tego uczyniło ją silniejszą, bardziej niezależną i pewną siebie. Jednego wieczoru, siedząc na balkonie swojego mieszkania, Marta spojrzała na zachodzące słońce. W sercu czuła spokój, jakiego nie doświadczyła od lat. Wiedziała, że to, co się stało, było częścią jej drogi, częścią procesu, który uczynił ją tym, kim jest teraz. Anka, która była jej stałym towarzyszem w tym nowym życiu, dołączyła do niej na balkonie. Wiesz, Marto, jestem z ciebie dumna. Przeszłaś przez piekło, ale wyszłaś z tego silniejsza niż kiedykolwiek. Jesteś dla mnie inspiracją, powiedziała Anka, podając jej kieliszek wina. Marta uśmiechnęła się, czując ciepło w sercu. Dziękuję, Anka. Ale nie mogłabym tego zrobić bez ciebie. Twoje wsparcie było dla mnie bezcenne. Jestem szczęśliwa, że mam przy sobie taką przyjaciółkę, odpowiedziała Marta, podnosząc kieliszek w geście toastu. Obie kobiety uśmiechnęły się do siebie, wiedząc, że ich przyjaźń przetrwała najtrudniejsze próby. Marta czuła, że teraz może zacząć nowy rozdział swojego życia, rozdział, w którym będzie szła przez życie z podniesioną głową, świadoma swojej wartości i gotowa na wszystko, co przyniesie przyszłość. Z tym przekonaniem, Marta zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech, delektując się chwilą. Przed nią była przyszłość pełna możliwości, a ona była gotowa, by ją przyjąć z otwartymi ramionami.